Okres skupionej uwagi, czyli takiego pełnego fokusu, kiedy my jesteśmy bardzo na czymś skupieni, w roku 2000 wynosił 12 sekund. To jest dużo czy mało? Nie wiem. Wiem natomiast, że w tym roku wynosi on tylko 8 sekund, co sprawia, że nasz okres skupionej uwagi w tej chwili jest mniejszy niż ten złotej rybki, który wynosi notabene 9 sekund. Średnio Polacy oglądają treści wideo 5 godzin dziennie. Wydaje się, że to jest strasznie dużo, ale średni czas oglądania wideo w Meta wynosi tylko 10 sekund. I to wcale nie chodzi o reklamę, to są wszystkie, wiecie, Reelsy, Facebook Watche, wszystko w jednym worku. No więc oglądamy ekstremalnie dużo bardzo, bardzo krótkich fragmentów, tak? Bardzo krótkich treści. I teraz pytanie, które możecie mieć, co my jako marketerzy możemy z tym zrobić? Otóż nasze reklamy wideo powinny być krótkie i angażujące, tak? Czyli powinny bardzo szybko przychodzić do rzeczy i skupiać uwagę człowieka. A po drugie, reklamy wideo powinny nie powinny przypominać reklam, a jednocześnie powinny też sprzedawać. No i tu się pojawia taka bardzo ciekawa dychotomia, jakby w której funkcjonujemy, że chcemy oglądać content, który nie wygląda jak reklamy, a jednocześnie my jako marketerzy chcemy, żeby ten content sprzedawał.